Dobra. Teraz powinno być ok. Więc witam, witam. Zdrowie, pytam, i tak dalej. Kolejny odcinek podcastu biologicznego. Tym razem cały układ ruchu. ostatni był układ powłokowy. Układ powłokowy jest trochę krótszy, więc dzisiaj będziemy rozmawiać sobie trochę dłużej. Mm, już na samym wstępie powiem, że mm, słucham Was, a raczej mm, czytam e, komentarze, które właśnie z YouTube'a się pojawiają. Choć na Spotify'u też jest opcja komentowania, i e, zapraszam Was do tej e, sesji, w której na Spotify'u też można odpowiadać e, na treści, które się na nim znajdują, czyli na po prostu podcasty. I na tym podcaście postaram się wrzucić jakieś foty do. Które będą zintegrowane po prostu z jakimś tematem omawianym, e, o którym akurat będę mówił, czyli po prostu będziemy mieli e, dużo lepsze. Będą po prostu zdjęcia, nie? Nie, nie tylko mój sam tok rozumowania podczas podcastów. No i właśnie, dzisiaj mm, e, ruchu zwierząt, układ ruchu. E, no więc, dlaczego zwierzęta się ruszają, no obrona... Ano dlatego, że jest potrzeba zdobycia pokarmu, prawda? Jest potrzeba ucieczki i obrony, tak żeby po prostu przeżyć, prawda? Oczywiście zwierzęta poruszają się w różny sposób i te sposoby można podzielić na dwa typy ruchu. Jest ruch rzęskowy i ruch mięśniowy. Ruch rzęskowy polega na tym, że odbywa się on za pomocą rzęsek i wici dzięki kurczliwemu białku tubulinie. Dzięki temu ruchowi organizm przemieszcza się lub rusza określoną częścią ciała. Na przykład, komórki kołnierzykowate u osiadłych gąbek. One się mogą ruszać, nie? ale nie, nie całe Gąbki w całości się nie ruszają, tylko ich część może się ruszać dzięki rząską i wi wiciami. Ale e, zwierzęta ogólnie też mogą się ruszać dzięki właśnie wiciom i żeńskom, To takie mniejsze stworzenia bezkręgowe właśnie za pomocą ruchu rzęskowego e, się poruszają. No i e, ruch mięśniowy, który odbywa się za pomocą e, skurczów e, komóry, albo komórek e, nabłonkowo-mięśniowych u parzydełkowców, albo mięśni gładkich, które są u większości bezkręgowców, jeśli nie ma właśnie tego ruchu rzęskowego, czy mięśni poprzecznie prążkowanym, tak jak u stawonogów czy kręgowców. No i właśnie dzięki temu ruchowi mięśniowemu organizm przemieszcza się, ma opcję ruchu lokomotorycznego, tak jak... Funkcję lokomotoryczną pełniły odnurza u praktycznie każdego zwierzęcia. Tak, funkcję lokomotoryczną ma też ruch mięśniowy i generalnie układ ruchu to jest o funkcji lokomotorycznej w sumie... No ale typ ruchu mięśniowego też się różni, można kroczyć, pełzać, latać czy pływać. Można robić wszystko, można jeździć samochodem, ale to chyba za ruch się już nie. To się chyba nie liczy jako ruch. No i oczywiście jest możliwość ruszania częściami ciała, tak, komunikacja tak jak ja mówię teraz do was czy chwytanie pokarmu, robienie czegokolwiek innego. I właśnie, ci kto jest zbudowany w sumie szkielet i ruch mięśni. Mamy szkielet hydrauliczny, który jest po prostu to są skurczy mięśni gładkich, które powodują Przemieszczenie się i zmiany ciśnienia parenchymy, tak jak u płynców, lub płynu, uwrotek nicieni czy pierścienic, które wypełniają jamę ciała, co z kolei pozwala na przemieszczenie się organizmu. Szkielet hydrauliczny właśnie mieliśmy wcześniej. Dodatkowo mamy szkielet już taki normalny, znaczy, normalny, no jakby mamy. Oprócz szkieletu hydraulicznego podsiadamy jeszcze dwa szkielety. Jest to szkielet zewnętrzny, który występuje u bezkręgowców i jest to np. przykład chityna w przypadku owadów. I jest on miejscem przyczepu mięśni oraz ochroną organizmu przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego. I jakby on pełni dużo inną funkcję niż szkielet wewnętrzny, bo szkielet wewnętrzny jest miejscem oczywiście przyczepu mięśni i chroni narządy wewnętrzne, czyli mózg, serce, płuca i tak dalej przed uszkodzeniami, czyli nie chroni nas cały, bo od tego mamy skórę. I skóra była w układzie powłokowym już omawiana, tak więc jeśli chcecie zobaczyć, co nas chroni, to zapraszam tam. A u kręgowców jest właśnie szkielet wewnętrzny, który chroni tylko narzędy wewnętrzne. Zewnętrzny szkielet, który jest u bezkręgowców, tak jak na przykład chityna, u owadów chroni całe ich ciało i obok najpewniej wam wstawię jest budowa mięśnia bo mięśnie składają się jest to akurat wór powłokowy mięśniowy, bo jest to przekrój poprzeczny ciała dżdżownicy ziemnej, czyli po prostu jest jama ciała która wypełnia płyn i jest ten wór powłokowy mięśniowy i to pokazuje nam szkielet hydrauliczny Dalej, budowa układu ruchowego. E, I ruch. Nasz ruch może się dzielić tak naprawdę na. E, możemy podzielić na trzy środowiska jest to oczywiście środowisko lądowe, wodne i powietrzne. I zależnie od e, tych ty, trzech typów, mamy jeszcze więcej typów. Więc e, przechodząc odpowiednio od tego, gdzie my się najczęściej poruszamy czyli na lądzie e, mamy chód i bieganie. To jest pierwszy rodzaj ruchu, za który odpowiedzialne są najczęściej odnóża kroczne i kończyny. U nas to są oczywiście nogi i ręce, a u innych stawonogów, kręgowców czy innych takich tych par odnóży może być więcej. Jest też oczywiście skakanie, które wymaga silnie rozwiniętych odnóż tylnych, tak jak na przykład kangury, skoczki. E, czy paśkoniki. My też możemy skakać, niestety nie, nie aż tak dużo, bo my aż tak e, silnie ro, rozwiniętych odnóż tylnych nie mamy. No i pełzanie, czyli mięśń, najczęściej mięśnie związane z żebrami. Tak jak mamy mięśnie u węży, czy właśnie wór powłokowo-mięśniowy, e, oraz płyn ciała u skąposzczeków, dżownic i innych takich, o których rozmawialiśmy przed chwilą zresztą, więc. Dalej, coś, co dalej my możemy się poruszać, czyli woda. I mamy tutaj ruchy wiosłowe, tak jak do którego używamy płetw u ryb lub żółwi wodnych. czółki do pływania używają niektóre skorupiaki. Na przykład rozwielitki, oraz silnie umieśnione ogony, czyli węże i krokodyle. No i to są generalnie narządy ruchu, ale z, z doświadczenia pewnie wiemy, że e, odnóżami krocznymi czy po prostu e, częściami in innymi ciała też możemy pływać. No i wodny jest też oczywiście rodzaj ruchu kroczący, e, do którego używa się odnóż, odnóż tak jak na przykład skorup, skorupiaki, raki i inne e, głowi głowonogi czy rozgwiazdy, czyli po prostu chodzenie pod wodą. Ale w wodzie można też wykorzystywać ruch odrzutowy, i u niego w ruchu odrzutowym występuje lejek, który po prostu jest częścią ciała głowonogów, z którego wyrzucana jest woda, i wtedy on, woda zostaje, a on leci sru. Prawda? To też już było wcześniej, bo to jest w sumie powtórka głównie, tylko jest taka bardziej ujednolicona, więc wszystko to omawiam po kolei. Ale to wszystko gdzieś tam po kolei było na podcaście już, bo to wszystko są zwierzęta, wszystkie zwierzęta prawie omówiliśmy. No i dalej. Po, po, no i jest oczywiście podwodne pełzanie, czyli znowu wór, wór powłokowo-mięśniowy, i to jest u wolno żyjących płazińców, nicieni oraz ślimaków wodnych i one sobie tam pełzają po dnie. My ich na szczęście nie spotykamy. No i w ostatnim typie środowiska, czyli w tym, w którym my już nie możemy się poruszać, znaczy samo siebie generalnie możemy, czyli powietrze. I odróżniają się tu już tylko dwa typy, nie cztery, tak jak w poprzednich przypadkach, czyli lotczynny i bierny. I lotczynny Wymaga do tego mięśni i ciągłego nakładu energii, i tego przykładem są oczywiście większość owadów, ptaki i nietoperze, a przy locie biernym jest brak narządów ruchu, ponieważ on nie wymaga ruchu mięśni i ciągłego nakładu energii. To są na przykład płazy, gady, ssaki które poruszają się lotem ślizgowym, czyli te nasze latające wiewiórki, które na pewno każdy kojarzy. I aparat ruchu człowieka, czyli nas. E, aparat ruchu dzielimy na dwa układy, e, które pozwalają nam się ruszać. Jest układ szkieletowy, czyli część bierna, ponieważ e, kości same w sobie się nie ruszają, oraz układ mięśniowy, czyli część czynna, bo to one za to wszystko odpowiadają. I dodatkowo nasz szkielet, bo dobrze, od, od szkieletu zaczniemy. E, szkielet łączy się, e, składa się, tak naprawdę z dwóch partii. Jest e, szkielet osiowy i jest oraz e, szkielet kończyn, czyli nogi i ręce. I tak to właśnie jest e, taka jest klasyfikacja. Osi, osi, jakby szkielet osiowy to jest wszystko co jest w osi naszego ciała a później to co wymaga nam ruchu to są to co jest w szkielecie kończyn to są tylko kończyny i no I, ale najpierw zaczniemy od szkieletu osiowego bo on ma trochę więcej rzeczy i trochę dłużej o nim się gada e, więc szkielet osiowy e, dźwiga ciężar całego ciała e, nadaje organizmowi kształt jest miejscem przyczepu mięśni szkieletowych chroni narządy wewnętrzne przed urazami Wytwarza komórki krwi oraz jest magazynem jonów wapnia. Ponieważ wapno jest potrzebne do działania mięśni. I to na pewno każdy z was wie, bo za dzieciaka trzeba jeść wapno. Ale zaczniemy sobie od góry, bo lubimy od góry, czemu nie. E, najpierw czaszka. I czaszkę dzielimy też na kolejne dwie części i. E, ten podział się nigdy nie skończy, więc wszystko dzieli się na wszystko. No i dzielimy na mózgoczaszkę, czyli ochrań, która ochrania mózgowie, łączy czaszkę z kręgami szyjnymi. Czyli jest to ta większa część, która de facto tworzy nam głowę. I jest twarzo-czaszka, która ochrania początkowe odcinki układów takich jak pokarmowy, oddechowy oraz narządu zmysłów, czyli oczy, uszy, nos, to wszystko jest w twarzoczaszce, Czyli twarzoczarka to jest po prostu to, co jest, to jest po prostu twarz, to jest to, co mamy z przodu. No ale z czego to wszystko jest zbudowane? No, oczywiście, z kości. Z kości są jednocześnie twarde i sprężyste, co wynika z budowy tworzącej. I tkanki kostnej, zbitej i gączastej. To jest tak fajnie zaobrazowane później. Tkanka kostna składa się z komórek kostnych, czyli osteocytów, komórek kościotwórczych, czyli osteoblastów, które przeprowadzają proces od od odnowy tkanki kostnej, czyli po prostu tkanki się zużywają. To wszyscy wiemy, bo jesteśmy na bilchemie. I one odpowiadają za to, żeby nam się kości nie rozsypały za wcześnie. Choć po jakimś czasie z, się sypią. E, komórki kościogróbne, czyli osteoklasty, które odpowiadają za procesy rozkładu kości oraz aktywują komórki kościotwórcze, czyli to działa tak, że przychodzi sobie taka e, komórka e, właśnie osteoklasta i zaczyna zjadać e, komórki kostne, czyli osteocyty. I jak ona zaczyna zjadać te osteocyty, to wtedy budzi osteoplasty, czyli te komórki kościotwórcze, które tworzą nowe kości, żeby nam się kości właśnie nie połamały. No i w kościach jest też substancja międzykomórkowa, w której są duże ilości włókien kolagenowych, które zapewniają nam sprężystość, bo kolagen zapewnia sprężystość oraz soli mineralnych, głównie fosforanu wapnia. Związki organiczne warunkują sprężystość kości, a sole mineralność nadają im twardość. Właśnie kolagen oraz głównie fosforan wapnia. Teraz wchodzimy jeszcze dalej w kość, czyli tkanki kostne, czyli jest i na początek tkanka podporowa. Mam nadzieję, że więcej w sumie nie będzie, bo ja nie lubię tkanek. A nie będzie. To niedobrze. Tkanka kostna zbita, podporowa, kostna wszystkie. Blaszki kostne układają się koncentrycznie wokół kanału Haversa, i no, tu zdjęcie musi być. No. I są to tak zwane osteony. Tym kanałem biegną naczynia krwionośne, które odżywiają kości i nerwy. I taka właśnie tkanka. Występuje w trzonach kości długich e, oraz zewnętrznej warstwie kości płaskich. I właśnie można na zdjęciu zobaczyć, że takie czarne kropki to są e, kanały Haversa, a wirujące wo wokół nich czarne paski to są po prostu blaszki kostne, czyli struktura e, ułożenia włókien substancji międzykomórkowej e, tkanki kostnej, czyli po prostu taka. Po zbita tkanka, która nam się z substancją i włóknami łączy. Dalej, tkanka kostna gąbczasta, czyli ta, która daje nam sprężystość i to, że stawy się jeszcze nam nie połamały Blaszki kostne, które tworzą baleczki kostne o luźnym układzie, zależnym od kierunku sił działających na kość, czyli właśnie ich ruszania. I taka tkanka występuje w nasadach kości długich oraz wnętrzu kości płaskich. Dlatego kości płaskie są takie mniej więcej takie podatne bardziej na dotyk i uszkodzenia po prostu. No ale kości jest dużo, mamy ich od 206 do 208, zależy jak komu się zrośnie. Ale kości dzielimy sobie na cztery kształty Jakby cztery typy zależnie od kształtu I mamy kości płaskie, o których przed chwilą wspominałem też I są to te kości, które mają długość i szerokość większą niż grubość Czyli po prostu są płaskie I przykładami takich kości są na przykład kości mózgoczaszki, mostek, łopatki Czy kości biodrowe są kości różnokształtne, które mają nieregularny kształt oraz wyrostki i zagłębienia, na których najczęściej opierają się mięśnie. I to są na przykład kości twarzoczaszki czy też kręgi kręgosłupa. Kości krótkie, które kształtem przypominają sześcian. Wszystkie ich wymiary są do siebie zbliżone, czyli są po prostu malutkie i w sumie ich nie ma. Ale są to na przykład kości nadgarstka, czy kości stępu, czyli te, które mamy w pięcie. No i kości długie, czyli kości, które są dłuższe niż grube. Znaczy ich grubość jest równa szerokości, a długość jest jeszcze dłuższa. A w ich budowie odróżniają się nasady i trzony. I jest to na przykład kość ramienna, kość udowa, czy też piszczel. Takiego, tego typu kości. No i jak budujemy kości długie? Znaczy my ich w sumie nie budujemy, ale wiecie o co chodzi. No, kość długa składa się z trzonu. Jest zbudowana głównie z tkanki kostnej zbitej oraz nasad zbudowanych z tkanki kostnej gąbczasty. Z zewnątrz kość długa otoczona silnie utajnioną i unerwioną błoną, czyli okostną która uczestniczy w odżywianiu i ochronie. Wewnętrzna strona okostnej zawiera komórki kościotwórcze i kościogubne, czyli te, które zjadają sobie osteocyty. Trzeba łyknąć herbatę. Herbata to jest symbol podcastu. No i wewn wewnątrz kości długiej znajduje się jama szpikowa, wypełniona szpikiem kostnym. I szpik kostny dzieli się na czerwony, w którym odbywa się produkcja elementów morfotycznych krwi. Występuje ona u niemowląt, a u dorosłych w kościach płaskich, w trzonach kręgów i na sadach kości długich czyli z czasem po prostu szpik kostny czerwony znika i jest, jest zastępowany żółtym. I żółty szpik kostny nie ma właściwości krwiotwórczych, zastępuje on z czasem właśnie szpik czerwony. Eee, no i elementy morfotyczne krwi, jak już jesteśmy przy temacie, możemy powtórzyć to są oczywiście krwinki białe, czerwone oraz płytki krwi. Taka szybka powtórka. Eee, no i powierzchnie nasad eee, pokrywa odporna na ścieranie tkanka szklista, czyli. Znowu ochrona przed, tak żebyśmy mogli przez 100, 100 lat ruszać tymi kośćmi i żeby jakoś się tam mniej więcej trzymały, a nie, że po 5 latach już umieramy, bo nie możemy się ruszyć, prawda? No i właśnie, nasza tkanka chrząstna szklista, możemy ją sobie teraz omówić trochę bardziej. W substancji międzykomórkowej występują ułożone gęsto i równomiernie włókna kolagenowe chrząstka jest wyjątkowo wytrzymała na ściskanie. I przykładowe występowania to oczywiście powierzchnie stawowe kości, połączenie żeber oraz mostka, czyli to, co mamy na klacie, no, to jest też chrząstka. No, no i w tkance chrząstnej szklistej występują chrondocyty, czyli komórki chrząstne, chrondoplasty, czyli komórki tworzące między Substancje międzykomórkowe, chrząstki, które są aktywne w czasie regeneracji tkanki, a potem zamieniają się w chrondocyty, czyli te bardziej stałe komórki chrząstne. No i chrondoklasty, które rozpuszczają chrząstkę, biorąc udział w tworzeniu kości. Czyli wszyscy zjadają się nawzajem. Klasty zjadają inne, a blasty naprawiają. Tak można to chyba zapamiętać. Na razie taka jest zasada, zobaczymy jak będzie później. Ścisłe połączenia kości, czyli jak nam się kości łączą, że w sumie tak żyjemy. Wyróżniamy połączenia ścisłe, w których kości mają ograniczoną ruchomość i połączenia ruchome, które umożliwiają ruch względem siebie kości. I oczywiście rucho połączenia ruchome to są stawy. R wszystkich rodzajów, a połączenia ścisłe to. Chrząst to zrosty, to połączenia kości za pomocą chrząstek po, e, z, po, pozwalające na ograniczony ruch kości. Należą do nich na przykład krążki międzykręgowe, które występują w kręgosłupie e, oraz połączenia żeber z mostkiem, tak jak wcześniej mówiliśmy. <laughs> Kościozrosty to połączenia kości za pomocą tkanki kostnej, czyli po prostu nieruchomo są ze sobą zrośnięte i nie można ich ruszyć. I są to na przykład kości, kości krzyżowe. Znaczy kość krzyżowa jest jedną, ale wcześniej były, było więcej, bo to były kręgi kręgosłupu. Szwy, które są połączeniami kości za pomocą cienkiej ale mocnej warstwy tkanki łącznej. I występuje, występują w czaszce. I około 30 roku życia zachodzi zrastanie szwów i wytwarzanie kości wzrostów. Czyli po prostu. Jak na początku mamy takie fajne szwy i ta nasza czaszka jest mniej więcej e, ruchoma, znaczy można ją po prostu jakoś tam sobie. Ma jakąś tam odporność i elastyczność, to po w 30 roku po 30 zaczyna nam się po prostu zrastać i staje się mniej odporna na różne fi, fikołki czy inne takie, wiecie o co chodzi. No i więc wzrosty włókniste, które są połączeniami za pomocą włóknistych pasm łącznotkankowych występują na przykład w kończynach górnych, gdzie tak. łączą kości łokciowe z kośćmi promieniowymi. Czyli są to po prostu jak masz, się dwie kości obok siebie, to one się w ten sposób łączą. No i właśnie, połączenia ruchome, czyli te nasze stawy. Stawy umożliwiają ruch kości w jednej lub kilku płaszczyznach. Powierzchnie stawowe kości są pokryte chrząstką szklistą, która zmniejsza tarcie i amortyzuje wstrząsy ruchu. Fragment kości, w którym znajduje się wypustka, powierz powierzchnia stawowa to główka. E, natomiast fragment kości z wklęsłą powierzchnią stawową to panewka. Tak można sobie zapamiętać, że jest główka i panewka. E, no i ze względu na liczbę połączonych kości wyróżniamy stawy proste, które łączą dwie kości oraz stawy złożone, które łączą kilka kości. No i właśnie jakby... Co do budowy takiego stawu, no to w stawie mamy więzadła, które stabilizują kości w stawie i pomagają w tym, żeby nie, nie wypadł. Mamy też worecz, torebki stawowe, które stabilizują znowu staw i mają w sobie taką śmieszną galaretkę. Są powierzchnie stawowe, czyli głowa tego naszego stawu. Która jest wkładana do powierzchni stawowej, która jest nazywana panewką. I to się tak ładnie łączy jak klocki Lego. Jesteśmy klockami Lego. No i rodzaje stawów. Są stawy płaskie, które występują między kośćmi stępu i umożliwiają niewielkie ruchy. Natomiast w wielu płaszczyznach i powierzchni stawowe są w nim prawie płaskie czyli właśnie mamy takie płaskie i różnokształtne stawy. Jest oczywiście staw zawiasowy, czyli taki, który mamy, ma mamy w ramieniu i który umożliwia ruch w tylko w jednej płaszczyźnie. Jest to zginanie i prostowanie. A głowa y kształtu ma kształt walca. A panawka jest wklęsła. Wow. Staw elipsodialny. Czyli na przykład staw promieniowy i nadgarstkowy, który umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach: zginanie oraz sprostowanie, przywodzenie oraz odwodzenie. Głowa i panewka stawu mają kształt elipsy. Jest staw obrotowy, czyli na przykład staw między dźwigaczem a obrotnikiem, który umożliwia ruch w jednej płaszczyźnie, czyli obrót wokół własnej osi. I dzięki temu możemy robić nie nie że oprócz tego mamy obrotnik, to dlatego możemy robić nie, nie, ale przy tym, z tym stawem jest nam jeszcze łatwiej robić nie, nie. E, jest staw siodełkowy, czyli na przykład nadgarstkowy śródręczny kciuka. Kurde, jaka słowa. Które umożliwia ruch znowu w dwóch e, płaszczyznach, czyli przywodzenie, odwodzenie i. Tak, przywodzenie i odwodzenie. A główka i ponowka stawu mają kształt siodła. Nie wiem, jakim to przypomina siodło, no ale do no dobra. No i staw kulisty, który, czyli na przykład staw biodrowy, który umożliwia ruch we wszystkich płaszczyznach, czyli możemy sobie to wszystko obracać. Lecimy dalej. Yey. I zaczynamy nasz szkielet osiowy w pełni. E, oczywiście od góry, czyli czaszki. Mózgo czaszka, czyli nasza piękna E, ochroniająca mózg, e, wyróżnia kości parzyste, czyli ciemieniową i skroniową oraz pojedyncze, czyli takie, które są tylko jedne. Jest to na przykład czołowa, klinowa, klinowa potyliżna, sitowa i jamonosowa, ja tak. Jamonosowa należy do e, kości sitowej. No, a twarz o czaszka, która chroni nam oczywiście te początki układów i składa się z dużo większej ilości kości parzystych, bo, jest to na, bo są to na przykład kości łzowe, nosowe, szczękowe i jarzmowe i tylko trz, dwóch kości pojedynczych, czyli żuchwowej i gmykowej. I gmykowa kość stanowi oparcie dla krtani, ale nie jest połączona z czaszką, dlatego na zdjęciu jej nie zobaczycie. Do Kości głowy zaliczamy również e, kosteczki słuchowe, czyli kowadełko, młoteczek oraz strzemiączko, czyli najmniejsze kości. A w kościach czaszki sąsiadujących z, z jamą nosową znajdują się zatoki przynosowe. Na pewno w reklamach e, były słyszane i tutaj będziemy. No więc dzisiaj nauczymy się e, jak te zatoki z reklam w sumie działają, bo e, są to przestrzenie wyściełane błoną śluzową i wypełnione powietrzem. Otwory, które biorą udział w ogrzewaniu i nawilżaniu powietrza wdychanego przez nos. I pełnią funkcję rezonatorów i wpływają na barwę głosu. Czyli jak oddychamy sobie przez nos, na przykład w zimny dzień, jak się wychodzi, to powietrze wdychane przez nos jest ciepłe, a jak się zacznie wdychać powietrze buzią, to nagle jest tak super zimno, bo powietrze, które przez. Usta nam wpływa do e, ciała nie jest ogrzewane przez Zatoki, tak jak e, Zatoki robią to z y, powietrzem z nosa. Ale dalej lecimy w dół i mamy kręgosłup. Kręgosłup, który składa się z 34 kręgów połączonych krążkami międzykręgowymi. I fizjologicznie wycięcia kręgosłupa nadają mu kształt litery S. A I. Funkcja jest taka, że amortyzują to wstrząsy i umożliwiają prawidłowe przenoszenie obciążenia ciała. I dzięki jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że kręgów mamy 4, 34, e, mamy 5 odcinków kręgosłupa. I, e, pierwszy to oczywiście odcinek szyjny, który e, zawiera się ten kręgów i stanowi oparcie dla czaszki. Kolejny to odcinek piersiowy z 12 kręgami, który buduje klatkę piersiową. Później jest odcinek lędźwiowy z pięcioma kręgami i on dźwiga ciężar ciała, odcinek krzyżowy, który buduje miednicę oraz odcinek guziczny, który składa się z od 4 do 5 zredukowanych kręgów i nie robi w sumie nic. Tylko po prostu jest. No, i mamy fajne naturalne krzywizny kręgosłupa, czyli lordozę oraz kifozę. lordoza jest wygięciem w stronę brzuszną, a kifoza jest wygięciem w stronę grzbietową. I tych kifos raz, raz, razem jest w sumie kilka. Bo kifos są dwie, lordozy też są dwie. I lordozy mamy szyjną oraz lędźwiową, czyli. To są te partie, które od tyłu idą do przodu naszego ciała. A kifozy mamy też dwie i jest to piersiowa, która idzie właśnie od szyi jakby do tyłu i potem dopiero wraca do lordozy lędźwiowej. I kifoza krzyżowa na odcinku krzyżowym też właśnie nam się skręca w drugą stronę, budując nam miednicę. No i... Do amortyzacji wstrząsów podczas poruszania się e, używamy głównie krążków międzyżebrowych. To też jest ważne. No, kręgi są różnokształtne. E, większość z nich zbudowana jest z strzonu, łuku oraz wyrostków. E, łuki kręgów ograniczają otwór kręgowy, przez który przechodzi rdzeń kręgowy, czyli najważniejsza rzecz w naszym ciele praktycznie. Kręgi są połączone za pomocą wyrostków stawowych, a wyrostki poprzeczne i wyrostki kolczyste stanowią miejsce przy czapu mięśni, tak jak wcześniej mówiłem. I to w zasadzie tyle: jakby budowa kręgów jest dość prosta. Po prostu mamy kilka wyrostków, i na YouTube na pewno to zobaczycie, jeśli będę pamiętał, żeby właśnie wstawić te zdjęcia. Jakby ich budowa nie jest taka trudno, to jest wszystko, co można o nich powiedzieć. Więc lecimy dalej, nie można tego przedłużać, bo to i tak jest już z 20 minut, to mówię. No, szkielet osiowy y, oraz rodzaje kręgów. Mamy dźwigacz oraz obrotnik, y, czyli kręgi do obracania głową i to są dwa pierwsze kręgi odcinka szyjnego. Potem mamy typowe kręgi szyjne, czyli od trzeciego do szóstego, które mają małe trzony, rozwidlone wyrostki kolczyste i niskie wyrostki stawowe dalej mamy kręgi piersiowe które są większe od kręgów szyjnych na bokach ich trzonów znajdują się powierzchnie stawowe żeber, czyli dołki żebrowe długie i pochylone ku dołowi wyrostki kolczyste zachodzą na siebie, co uniemożliwia wyginanie się odcinka piersiowego do tyłu, czyli nie, nie możemy aż tak wygiąć się w drugą stronę bo nas blokują Dalej, kręgi lędźwiowe, czyli największe ze wszystkich kręgów, mają trzony o kształcie nerkowym. Nie wiem kto to wymyślił, ale mają nerkowate, nerkowaty kształt. E, ustawione poziomo i wysokie i płaskie wyrostki kolczyste pozwalają na wyginanie się odcinka lędźwiowego do tyłu. I wyrostki poprzeczne, nazywane żebrowymi, są cienkie i długie. Kość krzyżowa, czyli Odcinek krzyżowy, który o kształcie klina powstaje z rośniętych kręgów właśnie krzyżowych. Kość ma cztery powierzchnie stawowe. Górna, która łączy się z ostatnim kręgiem lędźwiowym. Dolna, która łączy się z guziczną oraz dwie boczne z kośćmi miednicy się łączą. No i mamy ostatnie, czyli kręgi ogonowe, które łączą się z kością krzyżową ma wyrostki stawowe, a pozostałe kręgi są zbudowane jedynie z małych, trójkątnych trzonów. Więc no właśnie, one nie mają praktycznie funkcji. Wracamy na, wracamy na górę mm, szkieletu osiowego, ale nie na samą, bo do klatki piersiowej, której oczywiście funkcję każdemu nie muszę przypominać. Jest to oczywiście wentylacja płuc, czyli ruchome Ruchy oddechowe klatki piersiowej oraz chronienie narządów, czyli serc i płuc w głównej mierze. Mamy 12 par kręgosł... odcinka, odcinka piersiowego kręgosłupa i 12 par żeber. 7 par żeber prawdziwych, 3 pary żeber rzekomych oraz dwie pary żebrów, żeber wolnych. Dlaczego prawdziwe, rzekome oraz wolne? E, prawdziwe, ponieważ e, są. Mają własną chrząstkę e, żebrową, i, która łączy się z mostkiem. E, trzy pary żebr rzekomych nie mają takiej chrząstki i kradną od tych wyżej położonych e, chrząstkę, żeby połączyć się z mostkiem, a pary wolne nie mają tej chrząstki i w ogóle nie dotykają mostka. Mostek jest zbudowany oczywiście z. Kość, to jest po prostu kość płaska, a żebra są kośćmi długimi, różnokształtnymi i to w sumie też znowu tyle. I wracamy sobie teraz, idziemy trochę w prawo i w lewo naraz, bo do szkieletów kończyn i do kończyny górnej. Do szkieletu kończyn górnych zaliczamy kości kończyn górnych wolnych oraz obręcz barkową. Oczywiście funkcje nam są znane. Obręcz barkowa stanowi oparcie dla kończyn górnych, a kończyna górna pełni funkcje rozmaite, taką jak chwytną, lokomocyjną oraz komunikacyjną. Jeśli chodzi o budowę, to mamy obojczyk, łopatki, stawy barkowe, kość ramienną, łokciową, promieniową, nadgarstyk, kości nadgarstka, śródręcza oraz paliczki. I jak mamy tutaj kości kategoryzować, to mamy na pewno kości różnokształtne, krótkie, długie, a płaskich, no płaska też, no bo łopatka, więc mamy tu wszystkie kości naraz, jak chcemy je kategoryzować. I wracając na dół do szkieleta kończyn dolnych, do którego zaliczamy kości Kończyn dolnych wolnych oraz obręcz miedniczą. Eee, oraz funkcje znowu są podobne. Obręcz miednicza stanowi oparcie dla kończyn dolnych oraz ich e, narządów e, jamy brzusznej i pęcherza moczowego czy narządów płciowych. E, a no, oczywiście kończyna dolna pełni funkcję lokomocyjną. E, <laughs> do budowy kończyny dolnej zaliczymy oczywiście kość miednicową, staw biodrowy, kość udową, rzepkę w kolanie, kość piszczelową i strzałkową, kość wstępu, śród, śródstopia oraz paliczku. I znowu mamy tutaj wszystkie e, trzy, typ, cztery typy kości w jednej kończynie. Więc budowa mięśnia szkieletowego... Mięśnie szkletowe zbudowane są z brzuśca, czyli, który dzieje się na tak zwane głowy. Głowy będziemy oczywiście omawiać później. Oraz ścięgien, które łączą brzuś, brzuśce z kością. Czyli to są właśnie te takie bardziej różowe partie. Ścięgna są po prostu na końcu. Są takie, kości mają trzony i trzone są po dwóch końcach. To ścięgna są po dwóch końcach. W środku jest brzusiec, który jest zbudowany z głów. Co do hierarchii naszego pięknego mięśnia, to jest ona dość duża, bo na początku mamy brzusiec, czyli ten złożony z pęczków włókien mięśniowych mięsień, potem mamy właśnie pęczki włókien mięśniowych, które składają się z włókien mięśniowych, które natomiast składają się z biofibryli, a te biofibryle łączą się, składają się z miofilamentów. Więc tego jest trochę dużo, oczywiście zdjęcie będziecie mieli, tak żeby jakoś Wam to uobrazować, bo te, tego trochę jest. Dalej, budowa mięśnia szkieletowego, czyli tych naszych y, brzuźców, główek i reszty takich. Brzusiec składa się z pęczków włókien mięśniowych oddzielonych tkanką łączną, czyli na mięsną śródmi albo śródmięsną. Każde włókno mięśniowe jest otoczone błoną komórkową, czyli sarkolemą która tworzy liczne uwypuklenia do wnętrza włókien zwanych kanalikami T. Kanaliki T łączą się wewnątrz włókien z cysternami silnie rozbudowanej siateczki śródplazmatycznej gładkiej, czyli siateczki sarkoplazmatycznej, czyli takiej właśnie sarkomerowej siateczki śródplazmatycznej, w której to są magazynowane jony wapnia. Jony wapnia są potrzebne do działania mięśni. o tym też będziemy jeszcze mówić, bo to będzie całe działanie trzeba zapamiętać i do tego jest dużo rysunków, więc rysunków będziecie mieli. Wnętrze włókna mięśniowego wypełnione jest e, włóknami kurczliwymi, czyli miofibrylami, które są zbudowane z miofilamentów e, i miofilamenty <laughs> dzielą się na dwa typy: jest cienki, w których e, skład wchodzą e, białka takie jak aktyna, tropolina czy tropomiozyna, a do filamentów grubych składnikiem jest tylko miozyna. I miofilamenty cienkie są przyczepione jednym końcem do struktury zwanych linią Z. I czym jest ta linia Z? Dobre pytanie. Linia Z jest to taka umowna linia, która jest po prostu miejscem przyczepu tych naszych wszystkich sarkomerów i w w sumie za dużo o niej nie wiemy i nic tu o niej nie mówią. Ale mięśnie poprzecznie prążkowane, bo takie mamy. A miofibryle oglądane pod mikroskopem polaryzującym wskazują poprzeczne prążkowanie, czyli jest widać pod mikroskopem, że mięśnie faktycznie są poprzecznie prążkowane, a nie ktoś sobie wymyślił nazwę, bo tak mu się nudziło w domu. A spowodowane różnym sposobem załamywania światła przez aktynę i miozynę. Jest to właśnie poprzeczne, sprążkowane. Są prążki ciemne, czyli anizotropowe A, które są odcinkami, w których występuje miozyna. I są prążki jasne, czyli izotropowe I. I są to odcinki, w których występuje aktyna. W obrębie prążka A wyróżnia się smugę H. Boże, tutaj cały alfabet zaraz przejdziemy, Czyli obszar zajmowany przez odcinki włókien miozyny, nie zachodzące na włókna aktyny. Czyli jakby... Jest poprzednio prążkowany, bo są właśnie te prążki jasne i ciemne, i one nachodzą na siebie, ale przez smugę Z, przez smugę H, na siebie już nie nachodzą. Czyli są tak, jakby jest to miejsce, w którym mamy miejsce do skurczu i rozkurczu, tak naprawdę. No i sar budowa sarkomerów. Podstawowa jednostka, funkcjonalna, kurczliwa mięśnia to jest właśnie sarkomer. I stanowi on e, odcinek miofibryli, miofibryli, tak, miofibryli. Ograniczony z obu stron liniami Z, czyli, jakby te linie Z, to jest w sumie. Czym to jest, to w sumie nie wiemy, ale. Znaczy, pewnie ktoś wie, ale ja nie wiem. Ale ogranicza nam to długość do jednego sarkomera. Czyli mamy taką właśnie granice jednego sarkomera, żeby móc sobie policzyć, ile sarkomer ma długości, choć długość ma naprawdę mało. Przystosowanie w budowie włókna mięśniowego, szkieletowego do pełnionych funkcji. Po pierwsze, dobrze rozbudowana siateczka śródplazmatyczna, która magazynuje jony wapnia, które są niezbędne do skurczów. Ka po drugie, kanaliki te przekazują pobudzenie, czyli impuls elektryczny, bo tak, my też mamy impuls elektryczny na błony siateczki sarkomeroplazmatycznej, czyli tej właśnie śródplazmatycznej, co powoduje przepływ jonów wapnia przez tą właśnie siateczkę do sarkoplazmy, czyli właśnie do tego miejsca, gdzie te wszystkie sarkomery sobie są. Ale one nie pływają, ale są. Po trzecie, liczne jądra komórkowe zlokalizowane pod błoną komórkową sterują przemianami biochemicznymi zachodzącymi we włóknie mięśniowym. W, jąderach, w jąderkach... Odbywa się synteza RNA i podjednostek rybosomów, na których zachodzi synteza białek mięśni. Po czwarte, liczne mitochondria z silnie rozbudowanymi grzebieniami mitochondrialnymi. Boże, czemu biologia ma tyle trudnych słów do wymowy? Ja nie, nie potrafię. Ale uwalnia energię niezbędną do skurczu mięśnia. Ta grzebienie mitochondrialne. O, dobrze powiedziałem. No i po piąte oczywiście regularne naprzemienne ułożenie filamentów aktynowych i miozynowych, które umożliwia wykonanie szybkich i silnych skurczów, czyli takich wiecie, żeby szybko zareagować. Dalej, po szóste i po siódme, czyli obecność niebiałkowego aminokwasu, czyli fosfokreatyny, która umożliwia szybkie odtworzenie ATP. I obecność mioglobiny w cytozolu, czyli tej naszej sarkoplazmie, która pozwala na magazynowanie tlenu. A tlen jest dla nas bardzo ważny, bo bez tlenu to wszystko by się poszło gonić. Po siódme, czyli po ósme, czyli glikogen magazynowany w sarkoplazmie dostarcza substratu oddechowego pracującym mięśniem, czyli jakby dzięki glikogenowi, który jest właśnie. W mięśniach, tam w, w sarkoplazmie, on dostarcza nam do mięśni tlen. Yy, do, tak. Tak, 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 tak. Dobrze powiedziałem. No i ostatnie, rozbudowana sieć y, włosowatych naczyń krwionośnych dostarcza mięśniom tlen, glukozę oraz y, wolne kwasy tłuszczowe, wykorzystywane do uwolnienia energii. Czyli po prostu dzięki temu, że mamy szeroką jakby dużą siatkę krwionośną pomiędzy mięśniami, to po prostu szybciej się dołącza te wszystkie potrzebne nam rzeczy. Straty, produkty. O. Produkty. Dobra, dobra, lecimy dalej. Mechanizm skurczu mięśnia, czyli nie rozumiem tego i chyba nigdy tego nie zrozumiem, jak to w teorii działa. Ale do, dobra, ja Wam to. Pokażę i może Wy coś zrozumiecie. Mięśnie szkieletowe kurczą się pod wpływem impulsów nerwowych, przesyłanych za pomocą aksonów i neuronów, czyli komórek nerwowych. Rozgałęzienia aksonów docierają do pojedynczych włókien mięśniowych i tworzą z nimi synapsy nerwowo-mięśniowe, czyli płytki ruchowe, czyli to jest takie, to się tak tworzy, że jakby rozgałęzienia aksonów. Podchodzą do każdego z włókien i się z nimi łączą. I dzięki temu mamy właśnie synapsy nerwowo-mięśniowe, czyli to są takie płytki ruchowe, które mogą się ruszać. Tak? Przekaźnikiem impulsu nerwowego w płytkach ruchowych jest aceto... acetylocholina. acetylocholina. Acetylocholina, dobrze. A stan pobudzenia jest przekazany przez sarkomele. I przez kanaliki T na błonach siateczki sarkoplazmatycznej. To, co powoduje krótkotrwały wzrost ich przepuszczalności i uwalnianie jonów wapnia do sarkoplazmy. Czyli jak mamy stan pobudzenia, on się właśnie dzięki temu impulsowi nerwowemu od acetylocholiny odbiera. I przez sarkomerę i przez kanaliki T jest przekazywany ten stan pobudzenia, który powoduje, że na krótki okres czasu błona tej siateczki sarkoplazmatycznej staje się przepuszczalna dla jonów wapnia, które następnie przechodzą do sarkoplazmy i w niej zaczynają pływać. I dzięki temu, że wapno dochodzi, to rozpoczyna się ruch, i jakby, no bo wapno jest potrzebne do ruchu mięśni, więc wapno, jakby ten. Ale wchodzimy dalej, bo wchodzimy na molekularny poziom skurczu mięśni. I na początku mamy w tym molekularnym poziomie także jest tropy, tropomiozyna, która blokuje połączenie miozyny z aktyną. Później jony wapnia, które są uwalniane pod wpływem pobudzenia o którym rozmawiałem tuż przed chwilą, łączą się z troponiną, powodując odsunięcie tropomiozyny do aktyny. Dzięki temu na aktynie zostają odsłonięte miejsca wiązania głów miozyny i zachodzi hydroliza ATP związanego z miozyną. Czyli aktyna jakby jest... Taką ta, tarczą, powiedzmy, tarczą y, pomiędzy mięzyną a jonami wapnia, nie, bo jony wapnia, nie, bo jakby, hmm. dziwne. No jony wapnia łączą się z troponiną y, i powodują, że y, tropon odsuwa się. Do, od aktyny i dzięki temu powstają miejsca w których y, główki miozyny mogą się z aktyną połączyć i aktyna łączy się właśnie z, z miozyną na końcu i dzięki tej jakby reakcji która tam jest zachodzi podczas gdy ta główka miozyny tam wchodzi gdzieś tam i się łączy To po prostu zamiast ATP, które było substratem, powstały dwa produkty, i to jest ADP i Pi. Czyli ten, no i właśnie, ADP i Pi odłączają się później od głowy miozyny. Wywołuje to wiosłowy ruch cząsteczki miozyny, która zginając się, podciąga za sobą włókno aktyny i następuje skurczenie się sarkomeru. A po przesunięciu się włókna aktyny głowa miozyny przyłącza się cząsteczkę ATP i odłącza się od aktyny. Jednocześnie jon wapnia odłącza się od troponiny, a tropomiozyna wraca do pierwotnego położenia. Następnie następuje relaksacja. Czyli, okej, okay, to jest już jakby w drugą stronę. Czy mamy tak, że jest sobie Tropomiozyna, która blokuje dojście miozyny do naszego do głowy miozyny do aktyny, pojawia się jon wapnia, który odsuwa tą tropię od aktyny, dzięki czemu powstaje miejsce, w którym ta główka miozyny może połączyć się z aktyną. I gdy to się dzieje, to ADP i PI, które są produktami reakcji ADP, odłączają się Główka miazyny chce do nich wrócić, więc zaczyna się przesuwać, co powoduje jednocześnie przesunięcie aktyny, którą dalej trzyma i w następstwie skrócenie się sarkomeru, czyli skurcz mięśnia. O Jesus. Jaką pracę muszą tu wykonać? To jest niebotyczne, niebotyczne. No dobra, lecimy dalej. Omawialiśmy sobie, jak to się wszystko skomplikowanie rusza, to teraz czas na źródła, dzięki których mięśnie mogą się ruszać, czyli dzięki energii. Pracujący mięśnie uzyskuje energię potrzebną do skurczu z rozkładu ATP, o którym mówiłem, czyli ATP to jest ADP plus PI plus energia. Jeśli chodzi o tę przemianę, jest ona oczywiście źródłem bezpośrednim, i trwa ułamek sekundy. Mamy też co do bezpośrednich przemian fotokreatynę plus ADP, która tworzy kreatynę plus ATP. I to trwa od 2 do 4 sekund, jeśli chodzi o pracę mięśnia. Ale mamy też ostatnie, które tworzy nam glukoza plus ADP plus Pi plus O2, co nam tworzy CO2 plus H2O plus ATP. I czas pracy w takim układzie jest nawet do kilkunastu minut, więc dużo więcej. Następnie mamy rezerwy, czyli to jak już skończymy, skończy nam się tlen, ale dalej chcemy biegać. I mamy tutaj tylko dwie przemiany: jest to glikogen plus H2O, który daje nam glukozę. Glukoza oczywiście daje nam energię, bo to jest cukier, i to trwa do 40 minut. Albo mamy też tłuszcze. Z tkanki tłuszczowej, połączone z wodą, które dają glicerol oraz kwasy tłuszczowe. I to może trwać nawet do kilku godzin. A później, jeśli jest jeszcze gorzej i dalej chcemy biegać, choć dalej nie mamy energii, jest zaciąganie długu tlenowego, które charakteryzuje się przemianą glukozy plus ADP plus PI, ale już bez wody, bez O2, i tworzy nam mleczan i ATP i czas pracy mięśnia w takim przypadku jest do wyczerpania zapasów fosfokreatyny i przy niedoborze tlenu, czyli może pracować tak długo, aż człowiek będzie tak naprawdę żył. Przy dużym wysiłku fizycznym stężenie tlenu we krwi nie jest wystarczające do całkowitego utleniania substratów oddechowych. Zostaje uruchomiony zapas tlenu zgromadzony w mięśniu w postaci utlenowanej mioglobiny, czyli oksym Oksymioglobiny. Po wyczerpaniu zapasów oksymo, oksymioglobina e, or, organizm e, zaciąga długlenowy, czyli e, czasowo przestawia się na proces beztlenowego uzyskiwania energii. W wyniku fermentacji mlekowej w mięśniach gromadzi się kwas mlekowy. Po przywróceniu warunków tlenowych, kwas mlekowy jest transportowany do wątroby, gdzie w procesie glukogenezy jest przekształcane w glukozę, czyli znowu w energię. W mięśniach następuje odbudowanie fosfokreatyny i oksymioglobiny. Czyli jak już w końcu odpoczniemy od tego biegania po całej szkole, odbudowuje się nam wszystko i wracamy do punktu wyjścia na następny dzień biegania. Hej, he, jej. Ale porozmawiajmy sobie trochę o glukoneogenezie, czyli o tym, co powiedziałem przed chwilą. Bo jest to proces anaboliczny, który polega na syntezie glukozy ze związków innych niż cukry. I glukonogeneza zachodzi głównie w wątrobie, a w jednym z jej substratów jest mleczan, który powstaje w mięśniach szkieletowych w warunkach niedoboru tlenu. Zarówno mleczan, jak i glukoza są transportowane oczywiście przez krew, bo co innego. I cykl przemian mleczanu do glukozy oraz glukozy do mleczanu. Nosi nazwę cyklu korich. I wygląda on tak, że mamy glukozę, potem mamy pirogronian i potem mamy mleczan. I to jest w sumie tyle, a w drugą stronę to jest oczywiście mleczan, pirogronian, glukoza. I to w sumie wszystko, co o można powiedzieć. Ale jest oczywiście też podział włókien mięśniowych na kilka typów, i w zależności od sposobu regeneracji ATP wyróżniemy aż trzy typy i te typy to jest włókno czerwone, pośrednie oraz białe. I to, co nam się w nich zmienia, to w zasadzie wszystko, bo pobudzenie, pobudzenie przez neurony jest różne, bo w czerwonych jest stałe, w pośrednich jest częste, a przy włóknach białych jest dopiero przy maksymalnym wysiłku. Sposób pozyskiwania energii też jest zupełnie inny, bo przy dwóch pierwszych, czyli czerwonym i pośrednim, jest to oddychanie tlenowe, a przy białych jest to już fermentacja, która jest dużo mniej efektywna, jeśli chodzi o uzyskiwanie dużej ich ilości energii. Zawartość mioglobiny też jest inna, bo w czerwonych jest duża, w pośrednich jest pośrednia a w włóknach białych jest mała i zawartość glikogenu jest tutaj odwrotna, czyli w czerwonych jest mała, w pośrednich dalej jest pośrednia, a w białych jest duża, czyli mamy tutaj zawartość mioglobiny i glikogenu jest odwrotna w typie czerwonym oraz białym. Tempo skurczu jest przy czerwonych wolne, przy reszcie jest szybkie, a odporność na zmęczenie przy czerwonych jest duża, przy pośrednich jest uwaga, pośrednia. Przy włókni przy białych jest mała co do mięśni, mamy mięśnie antagonistyczne i synergistyczne. I przy antagonistycznych najpewniej każdy już wie o co chodzi, bo to jest proces w wykonywaniu czynności przeciwstawnych, czyli biceps, który zgina rękę w stawie łokciowym, i mięsień trójgłowy ramienia, czyli triceps, który prostuje rękę w, prostuje rękę w stawie łokciowym. Czyli działają naprzeciwko, że jak jeden się napina, to drugi jest luźny i odwrotnie. A synergistyczne to takie, które współdziałają ze sobą w wykonywaniu jednego ruchu w tym samym kierunku, na przykład przepona i mięśnie międzyżebrowe, które współpracują razem, byśmy mogli oddychać. Dalej. Rodzaje skurszów. Jednostka motoryczna mięśnia. Jest to zespół włókien mięśniowych unerwionych przez jeden neuron. I może być ich kilka. Włókno mięśnia szkieletowego pobudzane pojedynczym impulsem nerwowym odpowiada pojedynczym skurczem. Kurczy się ono maksymalnie, a dalszy wzrost siły bodźca nie powoduje zwiększenia siły skurczu. Natomiast cały mięsień może kurczyć się z różną siłą, zależną od licznych pobudzanych jednostek motorycznych. W czasie spoczynku mięśnie wskazują napięcie spoczynkowe, czyli tonus. I właśnie, mamy kryteria, dwa kryteria podziału, czyli zmiany długości i napięcia mięśnia oraz częstotliwość pobudzenia i mamy pięć rodzajów skurczu. Mamy skurcz izotoniczny, który się charakteryzuje zmianą długości mięśnia oraz brakiem zmiany jego napięcia i jest to Występowane tylko w mięśniu izolowanym. Mamy też rodzaj skurczu izomeryczny, który ma zmianę napięcia mięśnia bez zmiany jego długości, czyli odwrotnie. Jest to też w mięśniu izolowanym. Na czym polega mięsień izolowany jest to jedna jednostka mięśnia, czyli ten nasz. Jedna jednostka motoryczna, czyli ta, o której mówiłem, czyli ta, która jest zespołem włókien, a nie tylko jednym sarkomerem ale e, jed, tylko jeden neuron może ją zasilić i przez to, że jest to mięsień izolowany znaczy, że jest to właśnie jedna jednostka motoryczna w warunkach laboratoryjnych czyli z, my sami robiąc jakieś ćwiczenia czy coś takiego tego osiągnąć nie osiągniemy ale już trzeci typ, e, rodzaj ze zmiany długości napięcia e, czyli auksonomiczny, mieszany który zmienia zarówno napięcia oraz długość mięśnia jest w warunkach fizjologicznych otrzymywalny ale znowu wracamy bo przy rodzaju pojedynczym skurczu który jest wywołany przez pojedynczy impuls nerwowy możemy znowu tylko w mięśniu izolowanym czyli w warunkach laboratoryjnych sorry, jedne, jednego e, impulsu nerwowego do mięśnia sami nie zrobimy no, i mamy też rodzaj skurczu tężcowy, który powstaje w wyniku sumowania się skurczów pojedynczych. I jest to oczywiście mięsień w warunkach fizjologicznych, bo my, jak się zginamy, to mamy właśnie więcej niż jeden. Na pewno dużo, tysiąc razy więcej pewnie tych impulsów dajemy, żeby rękę podnieść do odpowiedzi. Tak to działa. No i wpływ na ukrad ruchu odżywiania się. Czyli co trzeba jeść, żeby nasz układ ruchu był zdrowy? Na pewno trzeba jeść białko, bo to jest podstawowy element budulcowy mięśni szkieletowych. Na pewno trzeba jeść składniki mineralne. Tak? No dobra, jeść składniki mineralne to się chyba nie da. Raczej pić. Wapń, który buduje kości. Fosfor, który buduje kość i jest składnikiem ATP. Potas, który wpływa na skurcze mięśni i bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych witamina D3, która pobudza wchłanianie wapnia i witamina C, która jest niezbędna do sy syntezy kolagenu odpowiedzialnego za elastyczność kości i chrząstek. No i woda, która jest niezbędna do pracy wszystkich narządów, e chodzi, chłodzi organizm podczas wysiłku i jest miejscem zachodzenia wszystkich reakcji, które mamy ogólnie w świecie. Dlatego woda jest najważniejsza, picie wodę, no, i oczywiście aktywność fizyczna jest dla nas bardzo ważna, bo zmniejsza bóle kręgosłupa, zabobiega otyłości, zwiększa wytrzymałość stawów kości i mięśni, zwiększa wydolność serca i układu krążenia, wzmaga otworność organizmu i redukuje stres i roz rozładowuje napięcie. Czy jak chcemy się żywić, to idziemy na siłownię, a nie bijemy kolegów. To jeszcze nie koniec, bo oprócz tego, że musimy wiedzieć to wszystko, co wam powiedziałem, musimy znać też wpływ dopingu na organizm człowieka. I wpływem doping jest e, sztucznym jakimkolwiek sztucznym zwiększaniem e, wydolności organizmu. E, I można to zrobić np. przy użyciu środków farmakologicznych lub też przez transfuzję krwi i te metody wpływają negatywnie na organizm i to jest oczywiście wiadome. Przeczytam wam po kolei wszystko, nie całe, bo tego jest trochę dużo, tylko te najważniejsze. Najpierw mamy środki anaboliczne, takie jak testosteron, który przyspiesza przyrost masy mięśniowej oraz zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni i skutki uboczne są takie jak łysienie, bezpłonność, czy zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, więc testosteron, oczywiście, wszystko można zrobić drogą naturalną, yy, tylko po prostu trzeba być na tyle zdeterminowanym, żeby nie iść na skróty. No. tak jakby to jest jedyna lekcja, którą można wyciągnąć, po prostu nie idziemy na skróty. Tak? Mamy też erytropoetynę, czyli proszki takie, które. Pobudzają wytwarzanie erytrocytów w czerwonym szpiku kostnym, co e, prowadzi do szybszego przechodzenia, jakby szybszej. Masz więcej czerwonych krwinek, czyli więcej tlenu możesz zabierać, i to może zapowodować tworzenie się zakrzepów czy zawał serca, tak więc no. Mamy też środki pobudzające czy przeciwbólowe, które e, wywołują pobudzenie psychoruchowe i eliminują zmęczenie. A przykładowe skutki edukacyjne to jest oczywiście skrajne wyczerpanie oraz uzależnienia. Do tego mamy jeszcze manipulacje genetyczne, które są nieznane jakby nam aż tak, bo nikt tego dokładnie nie zbadał, ale oczywiście manipulacje genetyczne mogą nam tylko zaszkodzić, tak więc nie polecam. Znaczy nie, żebym sam robił, ale no. Manipula o manipulacjach genetycznych wiemy mało. Wiemy, że ktoś je robił, ale lepiej samemu nie próbować. Transfuzja krwi, która oczywiście polega na tym, żeby przytoczyć e, krew własną do, lub cudzą do siebie, jakby odpowiednio zmodyfikowaną. I oczywiście tutaj są wszelkie choroby układu e, krążenia, takie jak HIV albo zapalenia wątroby typu B i C, czy wzrost ciśnienia krwi. No i operacje chirurgiczne, które e, też mało znamy, ale no opera, operacje e, najczęściej kończą się długą rehabilitacją i są po prostu, nawet takie konieczne są często niebezpieczne. I co? I to by było na tyle. Układ ruchu będzie zdany. Jeśli ma, też będziecie mieli sprawdzian, to e, zapraszam. Podzielcie się w komentarzach, oczywiście, opcja zawsze będzie. E, można odpowiedzieć. Jeśli wam się nie znudziło moje gadanie, to zapraszam na inne podcasty. Jeśli chcecie zobaczyć, co jeszcze robię w życiu, to zapraszam na inne social media, na YouTube'a, na Instagrama i tak dalej. No, ja byłem, Franko, jak zawsze. Niedługo będzie kolejny podcast, mam nadzieję. I bye!